Witam Adam Kopeć, miłośnik Excela z portalu Excel i Adam. Pytanie od widzów numer 99. Jak zaznaczyć tygodnie różnymi kolorami? I o co dokładnie chodzi? Tu dostałem takie zapytanie, że chcemy malować poszczególne tygodnie innymi kolorami. Jeśli to jest pierwszy, piąty tydzień lub tutaj jeden z kolejnych, to ma być jeden kolor. Jeśli to jest drugi, szósty i jeden z kolejnych, to ma być inny kolor. Tak, i w zależności tak mamy cztery listy, mają być w sumie cztery różne kolory. Jak możemy to zrobić? Oczywiście potrzebujemy formatowania warunkowego, ale potrzebujemy też funkcji num tygodnia, czyli żeby określić numer tygodnia na podstawie daty. I tutaj formatowanie warunkowe będziemy przesuwać w dół i w bok, ale tak odwołaniem do tej komórki chcemy, żeby tylko przesuwało się w dół, czyli potrzebujemy sobie zablokować na kolumnie, żeby tak pozostało w tej kolumnie. I tutaj od kursantów słyszę, że najodpowiedniejszym wartością jest dwójka, jeśli chodzi o określanie, sposób określania numeru tygodnia w roku w Polsce. Więc sobie zatwierdzamy formułę i kopiujemy w dół i mamy poszczególną numerację, jeśli chodzi o tygodnie w roku. To teraz musimy sprawdzić, czy dany numer tygodnia jest na liście. Zaczynamy od pierwszej listy, czyli potrzebować będziemy funkcji podaj pozycję, która po prostu będzie szukać aktualnego numeru tygodnia w tej tutaj liście. Pamiętamy zablokować sobie listę bezwzględnie, żeby się nie ruszała. Średnik, dopasowanie dokładne, czyli 0. Zamykamy formułę i tak kopiujemy sobie w dół. I teraz funkcja podaj pozycję, jeśli znajdzie konkretny numer tygodnia, no to będzie podawać jego pozycję na liście, czyli odpowiednio 1, 2 dla 5 tygodnia, 3 dla 9 tygodnia i tak dalej. Tak te pozycje zwraca. A jeśli nie znajdzie, to będzie błąd. I to jest idealne do formatowania warunkowego, bo formatowanie warunkowe wartości niezerowe zamienia na prawdę, tak interpretuje jako prawdę, a błędy ignoruje, interpretuje jako fałsz. I wystarczy sobie tutaj skopiować naszą formułę, Ctrl-C w trybie edycji, wychodzimy sobie, zaznaczamy zakres danych, Ctrl-Shift strzałka w dół, narzędzia główne, formatowanie warunkowe, nowa reguła, użyj formuły, Ctrl-V, formatujemy, załóżmy ten kolor wypełnienia, zatwierdzamy sobie OK, OK i jest fajnie. Ale tak naprawdę my w formatowaniu warunkowym, naszej formule, to nie chcielibyśmy odwoływać się do komórek w Excelu, bo tu raczej ten ciąg się nie zmieni. Chcielibyśmy tak zaznaczyć sobie tę przeszukiwaną tabelę, nacisnąć F9, żeby Excel nam postawił tablicę danych, tak żeby hardkodować te informacje, żeby były wpisane na stałe. No i wtedy formuła jak najbardziej fajnie zwraca wciąż ten sam wynik. Więc sobie kopiujemy ją, Ctrl-C, tutaj na tym obszarze, formatowanie warunkowe, zarządzanie regułami, edytujemy i zmieniamy sobie formułę Ctrl-V. Zatwierdzamy OK. I ząk. Excel nie pozwala stałych tablicowych wstawiać do kryterium formatowania warunkowego, więc musimy go oszukać, jeśli chodzi o nasze dane. Jak możemy go prosto oszukać? Jeśli naciśniemy sobie Ctrl F3, ewentualnie tak później tam wejdziemy tak w karcie formuły, wybierzemy sobie menadżer nas, czy od razu definiuj nazwę, no to możemy sobie stworzyć nazwę, tak, tydzień 1 załóżmy i tu odwołuje się, wstawimy naszą formułę, tylko ważne, musimy być w wierszu drugim, tak, bo tu będziemy w nazwie stosować odwołanie względne. O, tutaj widać jeszcze to odwołanie do komórki A2, tak, po konkretnym wierszu, więc tu musimy zacząć od wiersza drugiego, nakładanie, tworzenie tej nazwy i zatwierdzamy sobie OK. I teraz, jeśli sobie w formatowaniu warunkowym, w zarządzaniu regułami, przeedytujemy naszą regułę tak, że napiszemy, że to się równa tydzień 1, dobra, nie ma błędu, więc zatwierdzamy sobie OK, OK i to już działa. I już możemy sobie skasować pierwszą kolumnę. Formatowanie warunkowe, jak cały czas działa. Zakodowaliśmy, hardkodowaliśmy dane, no to jeszcze tak zróbmy sobie dla drugiej kolumny, od razu ją sobie podświetlamy, F9, wstawiamy wartości, zatwierdzamy i kopiujemy w dół, tak w innych miejscach pojawiają się liczby, w innych błędy. Ok, to teraz znowu kopiujemy sobie formułę z trybu edycji, tutaj cały czas ważne, w drugim wierszu, kolumna nie jest istotna, bo cały czas zablokowana jest na kolumnie A, i Ctrl F3, tak menadżer nazw, nowa nazwa, tym razem tydzień 2, wstawiamy sobie tutaj nazwę, zatwierdzamy sobie OK
Zamykamy. Zakres danych trzeba zaznaczyć. Alt, dobrze, może nie tak. Formatowanie warunkowe. Nowa reguła. Tak, formuły. Wklejamy sobie Ctrl A. Nie możemy Ctrl V. Musi być równa się tydzień 2. Formatujemy. Tutaj było fioletowe, niech będzie, a to może troszeczkę ciemniejsze. Zatwierdzamy sobie OK. I tu działa. Znowu kasujemy to, żeby sprawdzić, że na pewno działa. I tak jeszcze test. Zmieniamy tu parę wartości. Tutaj na 12 to już byłby trzeci tydzień. I tu piąty to jest drugi tydzień. Zmieniało się, działa formatowanie. Jest hardkodowane dzięki temu, że tak w formatowaniu warunkowym skorzystaliśmy z nazw. W nich wartości mogą być wpisane na stałe, tak hardkodowane, mogą być tablice zmiennych, stałych właściwie. Jeśli spodobał Ci się film, naciśnij lubię to, subskrybuj kanał po więcej porad i informacji o Excel. Jeśli chcesz pobrać fragment mojej książki, wejdź na stronę www.excelandam.pl/książka bez polskich znaków.